Bulwar Podlaski wita Państwa niezwykle serdecznie. Ponownie nowy tydzień, nowa porcja ciekawostek, nowa porcja słów na dziś i nowa porcja gratulacji. I wiecie, co jest najlepsze w Bulwarze Podlaskim? Że my, w przeciwieństwie do Pawła Fajtka, nie jesteśmy zawsze dobrze przygotowani i dlatego świetnie nam wychodzi. A skład jest niezmieniony. Krzysztof Ufnal. Mariański Konrad. Jesteśmy w Mediolanie. Paweł Fajdek. Nigdy dobrze, a nawet na pewno nigdy nie za dobrze, jak Pawciu mówi. Więc słuchajcie, żeby było dobrze, to jest potrzebna bardzo ważna rzecz. Byliśmy karmieni niedawno babką i kiszką ziemniaczaną. Teraz nakarmcie naszego YouTube'a i Spotify'a. Łapką w górę, zasubskrybowaniem naszego kanału na Spotify'a, na YouTube'ie. Nieważne, gdzie oglądacie, nieważne, gdzie słuchacie, z kim. Z żoną, dziewczyną, chłopakiem, kochankiem, kimś niebinarnym. To nieistotne. Pokażcie, co to Bulwar Podlaski. Tu jest Podlasie, tu jest wolna Europa. Kliknijcie palcem i słuchajcie tego odcinka. A dzisiaj, jak to dzisiaj, kurczę, będzie pięknie. Będzie pięknie, ale zanim przejdziemy do ciekawostek, poproszę, jakbym miał skoczyć o tyczce albo wzwyż. Wszyscy teraz przed ekranami, przed telefonami, w tramwaju, w autobusie. Do ciekawostek. A zawsze jest tak, jak nafazują się na te klaskanie, tak, i się jest... przestrzelą. Tak, zawsze jest najgorsza próba. Najgorsza. Ciekawostka numer uno. Nie wiem teraz, jak się czyta imię tego pana. Mogłem sprawdzić, są teraz te nowoczesne narzędzia. Mogłem kliknąć, przeczytaj mi imię. Czy to jest Mijain Lopez, czy Michain Lopez, czyli Kubańczyk. Wielki, potężny Kubańczyk, zapaśnik. Właśnie zapisał samotną stronę, piękną stronę historii sportu, jako że pan Lopez wygrał złoty medal w swojej dyscyplinie, czyli w zapasach tych greko-rzymskich. Ale powiem ci, że jak to pisałem, to myślałem sobie, nie powiedz greko-katolicki. Tak strasznie tam ci greko-katolicy na mnie napierają. A chodził tam dookoła Leonardo DiCaprio z gotówką? W zapasach greko-rzymskich 5 złotych medali na 5 różnych igrzyskach olimpijskich. Ateny, Londyn, Rio, Tokio i teraz Paris. Ateny? 20 lat temu już on... A, tak, tak, no jak na 5 to 20 lat. Masz Tokio drugie, w 16 było Rio, w 12 Londyn. Tak. A 8? A to nie był Beijing? Pekin był w 8. Pekin. To Pekin. No to zmieniamy na Pekin. Tak czy siak, jest jedynym sportowcem, który tego dokonał. Jest garstka olimpijczyków, którzy zdobywali złote medale na 4 imprezach olimpijskich, ale tylko jeden, który zdobył na 5. Chłop jest olbrzymi, 190 cm, czyli 130 kg. A kojarzysz, zapisałeś kto na 4 czy nie? Wiem, że Michael Phelps na pewno był. Ale tam na było 4? Tak, tam było 5 albo 6 osób, a on właśnie przeskoczył ich wszystkich i jest sam na szczycie. Ale ile on ma tych medali? Ja nawet nie mam tyle z mistrzostw szkoły, co on ma. Nie kłam, ja byłem u ciebie. No ale nie mam, no, jakbyś sumował, to jakby niewyobrażalne jest. Ja byłem w twojej świątyni, gościu. Przecież Michael Phelps, jak wystawiał na Allegro medal na jakiś szczytny cel, to 2,50 najwyżej. No, w sensie to jest tak... Mam drugą ciekawostkę zaraz o Michaelu Phelpsie i jego medalach. Niedeficytowy towar, że jakby jestem niewyobrażalny to dla mnie. Ale niesamowite, co? Jak długa kariera. 5 razy z rzędu, wiesz, w ogóle medal zdobądź na 5 igrzyskach z rzędu, bądź... 42 lata, bądź ale już położył buty na macie i pokazał wszystkim, że jest finish. Bądź w formie przez 16 lat takiej topowej. Ale to powiem ci, jak on w wieku 26 lat, gdyby młodszy, to bym próbował na 6. Więcej. 22 lat. 4. To czekaj, jeszcze raz. 8, 12, 20. Na rację. Paryż. Tokio. Rio. Londyn. Pekin. Pekin. 16 lat, to 26 lat miał, tak.
No to co on robił przez 6 lat na początku? No to gdzie byłeś? No to i mógł w Atenach jeszcze, a jakby dobrze poszło, to i w Sydney. Jakby był... A może on zdobył w tych Atenach? A nie zdobył w Pekinie. Trzeba doczytać. I tak to właśnie jest. Widzisz, Fajdek, nie trzeba być dobrze, za bardzo przygotowanym. Jak on tam się nazywał? Mutombo? Main Lopez. Miain. Przez J. Miain. Miyagi. Miain Lopez. Paryż, Tokio, Rio, Londyn, Pekin. Ale w Baku już startował na Mistrzostwach Świata w 2007, zdobył złoty medal. W Teheranie w 2005 zdobył Puchar Świata. Dobra. Czyli mu zabrakło dosłownie roku, żeby jeszcze... No niesamowite. Jak Adam Małysz. No. Jak Robert Lewandowski. Jak Leo Messi. Jak Mariusz Wlazły. Zwiedzał... Jak Marcin Gortat. No, dominator. Wlazły tam się znalazł? O Gortata je zapytasz? Dominator swojej profesji. Wlazły, powiadasz? Świetny siatkarz, ale nie kojarzę takiej ilości medali, szczególnie na Igrzyskach Olimpijskich, więc taka to ciekawostka. No dobrze, wspaniały posąg. Zbudował sobie posąg do życia. No, dla mnie jest biały. To czy jest plakiem? Tak, na pewno. No. Jak jesteśmy już w tym ogródku olimpijskim, w Gaju Oliwnym, to ja też chciałbym ten temat pociągnąć i bym chciał opowiedzieć o pewnym hokeiście na trawie, Mattu Dawsonie, Australijczyku. Pan, sympatyczny, tak. 30-latek. Kolega z branży. Doznał bardzo ciężkiego, poważnego złamania palca. Przed igrzyskami, na początku tego roku. A... Palca u nogi czy u stopy? U ręki. No jest forma dzisiaj, forma jest medalowa. Było to na tyle poważne złamanie, że dojście do siebie, dojście do pełnej sprawności miało zająć od 4 do 6 miesięcy, co automatycznie wykluczyłoby go z igrzysk olimpijskich. Wziął tasak, poszedł do kuchni. On jednak marzył bardziej niż ten Kubańczyk o 5. złotym medalu, żeby wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich. I wybrał opcję B, amputację tego palca. Miałem rację. Zamputował. Uciachał. Uciachał palucha. Australia to jest stan umysłu. Żeby dzień jak co dzień. Móc w stanie zagrać na tych Igrzyskach Olimpijskich. Zagrał, Australia wyszła z grupy. Przegrała w ćwierćfinale z Holendrami, późniejszymi złotymi medalistami. W hokeju na trawie spełnił swoje marzenie, a palec to tylko palec. No. Jeszcze ma jeszcze 9 innych. Powiedz mi jeszcze, że trzyma go na lodzie w Australii i teraz wróci do domu i go przyszyją i będzie miał swojego starego. Myślę, że za późno. Takiego miał taką nakładkę na satkę, żeby tam ten końcówka tego, co zostało, się nie uszkodziła, żadne zakażenie się nie dało. Ukciął sobie palca, żeby móc wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich. I właśnie później masz taką historię. I masz Konrada Bukowieckiego, co się spiera z internautami, że nie jest wycieczkowiczem. Ja też nie mówię, że on... Że jest. Że jest. Nie mówię, że jest. No, ale można powiedzieć, słabo poszło, sorry. Postaram się na następne... Jak Monika Goździalska. W cień, ale dłuża dłużej. Na dużo dłużej. Na dużo dłużej. I skoro byliśmy przy ciekawostkach olimpijskich, to pozwól, że dorzucę ostatnią o wspomnianym wcześniej Michaelu Phelpsie. Bo nie wiem, czy wiesz, że Michael Phelps jest zdobywcą 28 medali olimpijskich, z czego 23 to złote. I to właśnie ta druga klasyfikacja oznacza, że Michael Phelps zdobył więcej złotych medali niż 152 kraje na świecie. Razem czy nie razem? Wyprzedził, jakby wszystkie je wyprzedzał w klasyfikacji. No to tak jakby Apple zestawić w PKB najbogatszych państw, to też by wyprzedziło pewnie. No Apple to wyprzedza na samych AirPodsach kilka narodów. Kilka narodów, no. To są właśnie... I pomyśl sobie później, jak ważne jest twoje życie. I twoje i nasz podcast. Tak. Czy słucha Marian w tym tygodniu tylko 25 tysięcy, a w tym 27, ale tydzień. No tu... Jutro zdobędziemy świat. Ale jutro jest nasze. Tomorrow belongs to me, ale... jak mówiły słowa piosenki. To ja nadal chcę zostać przy igrzyskach. Proszę, ależ seria. Przeleciałem, przeczytałem, poczytałem. Ostrożnie. Przeleciałem. Co nie wolno tak mówić. Nie mogę poczytać? Mogę poczytać? Możesz. Poczytałem, poszukałem, bo byłem, tak jak rozmawialiśmy, oburzony, zirytowany ilością idiotycznych konkurencji na Igrzyskach Olimpijskich. I czy jest krótka lista Konrada Mariańskiego, co jest do wywałki? I żebym tam wyciął, bardzo dużo bym wyciął, a te wodne to w ogóle bym wyciął. Wczoraj oglądałem ten kite windsurfing, to siedzisz
i tak, kamerę ci dwa razy przełączą i już nie wiesz, kto prowadzi, kto był drugi, kto jest trzeci. Bo... Wygląda jak 20 dzieci z latawcami nad morzem. Oni się uwijają dwukropnie, w sensie dwoją się i troją na tych łódeczkach, żeby to jakoś ograć. Te drony latają, ale to nie jest w stanie w ogóle realizację tego ogarnąć. One jeszcze są wszystkie w tym samym kolorze. Wszystko tak samo. Jeszcze nic nie widać z daleka. Czy się cieszy, czy się nie cieszy. Ja z jednej strony cieszę się, że ludzie mają możliwość spełniania swoich pasji i walczenia o igrzyska olimpijskie, ale nic by się nie stało, jakbyśmy wrócili do modelu sprzed 2000 lat. A te kłondo, Te kopy? Tylko na kopy? Też o co tam chodzi tak naprawdę. To jest fajne, bo to jest jak bójka w podstawówce za szkołą, że na kopy na dupę. Że w twarz nie wolno, tylko kopy na dupę. Więc... Taekwondo. Więc zebrałem, poczytałem i zebrałem takie najdziwniejsze dyscypliny olimpijskie, które były przez ostatnie 100, prawie 30 lat i chciałbym wymienić kilka z nich. Jesteś gotowy? Tak. Więc pierwszą dziwną dyscypliną, jedną z najdziwniejszych historii według mnie był konkurs literatury i sztuki. Pierre de Coubertin, czyli wskrzesiciel Igrzysk Olimpijskich, gdy wrócono z igrzyskami, odpalono je w Paryżu, chciał, aby nie tylko ciało było istotne, ale również duch. Więc od 1912 do 1948 roku przyznawano medale w architekturze, literaturze, muzyce, malarstwie i rzeźbiarstwie. A ja się bałem, że breakdance to za dużo. Chłopy garnki lepili prawie 100 lat temu. I wiersze recytowali. Wiersze, no. Ale czekaj, jeszcze architektura. To jak to się robiło? Budowało się. Brałeś dwóch Egipcjan, trzech Tunezyjczyków, bo tania siła robocza, i stawiałeś na szybko piramidę. Piramidę. Kto pierwszy, ten lepszy. Drugi. Chciałem powiedzieć po francusku. O, bonjour. Un, dwa. 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 Un, de. De. De? De. Dwa? Deux. Asterix. Słuchaj tego. Była dosyć dziwna. Jest tylko jeden medal do wygrania, ten kto przeżyje dostaje. Była dosyć dziwna i rozegrano ją w 1904 roku w St. Louis. Na liście startowej znaleźli się wyłącznie Amerykanie, było ich pięciu. I chodziło o to, żeby wziąć rozbieg. St. Louis czy St. Louis? St. Louis. Okej, bo tak już... S nie ma było. A wczułeś się w dła. W dła. St. Louis. St. Louis. I chodziło o to, żeby bierzesz rozbieg i skaczesz jak najdalej do wody, a wygrał Billy Dickey, który skoczył... Billy Dickey. No tak się nazywał chłop. Skoczył 19 metrów i 5 centymetrów, ale nie chodziło tylko o to, żeby... A co, brzuchem się odbił? Kaczka? Nie o to, żeby wskoczyć, bo trzeba było wskoczyć jak najdalej no. I około minuty, przynajmniej minutę, pozostać pod wodą. I dopiero po minucie wypłynąć i zaliczała się wtedy odległość. No zielona chorągiewka. Billy was z jetpackiem się wybijał z linii brzegowej? No gdzie 19 metrów? No, wiatr dobrze złapał. No ale jak na trójskoku robią po 17? Ale to może tam pod wodą trochę naściemniał jeszcze. Się no chyba czymś pomachał. Może go po prostu, nie wiem, ręce mu związywali. No ale jak taka konkurencja i chłop się nazywa Billy Dickey, to wszystko jest powiem ci tak. No nie uwierzysz, ale nie ma zapisków medialnych z 1904 roku. Wielka szkoda. Następna. Tak. Skok wzwyż koniem. O, to już stręczycielstwo i męczenie zwierząt. Stręczycielstwo, to jeszcze dojdziemy do końca. Bardzo mi się podoba ta konkurencja i trafiła w 1900 roku właśnie do kanonu. A zobacz, to wszystko przed powstaniem kluczowej instytucji miało miejsce, przed powstaniem BHP. Więc na początku skakano po 1,20 m. No i konie miały trzy próby, tak jak w skoku zwyż. I kolejna. Przez przeszkodę. Przeszkoda i ustawiana coraz wyżej. Następnie było 150 na kolejnych i rekord świata w tej konkurencji wyniósł 2 metry i 40 centymetrów. Ale jebu. Na koniu 2 metry i 40 centymetrów. To ja nie wiem, czy mam tyle jak rękę do góry wyciągnę. Ja mam 2,45. To jakie jest śmieszne statystyki swojego życia. Nie wiesz, a rozpięte skrzydło jaką masz? Tego nie wiem. Więc niestety nie ma, skaczył z koniem. 2,45. Przeszkody. I ostatnia konkurencja, strzelanie do gołębi.
Żeby igrzyska były w Krakowie, to Kraków by stracił ważną atrakcję turystyczną. W 1900 roku właśnie w Paryżu Dzisiaj mówimy na to otwarcie kebaba. Rozegrałem po raz pierwszy, ale powiem ci, jestem zdziwiony, bo zginęło wtedy około 300 ptaków. A to i tak później, patrz, kilkadziesiąt lat później. A pomyśl sobie, jak te gołębie się czuły. Ale... Jakie brali i mówili, chłopaki, idziecie na igrzyska. Zobaczcie, igrzyska olimpijskie, będziemy oglądać. Odlotowe gołębie, taka bajka była. Byli dyki. Już po tych igrzyskach odezwali się obrońcy praw zwierząt. Wtedy istnieli. Już wtedy. Wtedy istnieli w 1900 roku. I a gdzie to były igrzyska? Gdzie? W Paryżu. W Paryżu, te pierwsze. Przecież wypuścili tą biedotę, żeby te gołębie bezdomnie tam też wyżerali. Wiosce olimpijskie był przysmakiem pewnie gołąb. No pewnie, że tak. Ale pomyśl sobie tak, puścili jednego, drugiego i ten 17 gołąb już się nikt zbijał w powietrze. Już się wycwanił i on tylko chodził. Skakał. Ja nie... No fly. Lipa. Więc to są konkurencje, które według mnie były najdziwniejsze, albo które udało mi się znaleźć, do nich dotrzeć i przekazać. Piękne. To było piękne zestawienie. Słowo na dziś? Słowo na dziś. Dzisiaj ja zaczynam. Dobrze. Dzisiaj... Raptularz! Raptularz od Przemka z Przemyśla. Raptularz. Boże, przysięgam Boże, że kiedyś znałem znaczenie tego słowa. Boże, wskaż mi drogę do raptularza. Nie proszę o cud, tylko daj mi odnaleźć to. Daj podpowiedź. Tak? Tak. Ale dobra, Już wydawało mi się, że byłem blisko. Raptularz. Tak. Jest to słowo od Przemka z Przemyśla. Przemek Przemysławski z Przemyśla. Który ma na nazwisko Babiarz. No. A użył tego słowa podczas mijających Igrzysk Olimpijskich, podczas konkurencji skoku wzwyż. Ale to nie jest odpowiedź. Czekałem, kiedy to powiem. Ty po prostu powiedziałeś, że jakiś chłop powiedział słowo i kiedy je powiedział. To jest tak, żadna podpowiedź. Tak, zaczął szukać. No bo z tobą trzeba być czujnym. Naprawdę, jakby dostał na paterze. Dobra, na czas już graliśmy. Teraz dawaj mi podpowiedź. Gotowy? Tak. Jest tam miejsce na liczby. Notes. Notatnik. Wiedziałem. Jest to rodzaj brudnopisu lub notatnika, który służył kiedyś do zapisywania spraw domowych. Nie wiedziałem, czy notes, czy kalendarz, więc czekałem, co im podpowiesz. Tak! Mamy złoto drugie! No jakie złoto? Max Bronze. No gdzie? Po tej, co po ścianach chodzi, to ja mam teraz. Mam! Przemek z Przemyśla ci takie słowo dał. Ładnie. Do mnie napisała pani Julia. Bardzo źle ci życzę. Ale kulturalnie. Ale w ogóle nie obraźcie się, mam dużo słów zapisanych z tego tygodnia. Generalnie tak, wysyłaliście więcej. Było bardzo dużo. Ale w tym tygodniu wysyłaliście quality, jakość. Tak. To była dlatego wybrałeś własne. Nie, od Przemka z Przemyśla. Przemka. No, syp młody. Syp. Julia wysłała słowo, kurde, bo to w tym tygodniu trendowało troszkę to słowo. No. Tico optymista. Oj, nie wiem. Ale podpowiedź jest przepiękna. Ale to co, to że myślisz, że piersi są większe niż się wydaje na początku? Ten co z angielskiego tituszki tam stawił. No niemożliwe to jest. To jest przepiękne wytłumaczenie. Tico optymista oznacza, że cycki wypadły większe niż zakładałeś, że będą. Ale nie, to powinno być tak, że zakładasz, że cycki są większe niż widzisz. No tak, zakładam, że większe niż wydaje mi się, że są.
po spojrzeniu. Jesteś jednak na ziemi. Ale moja... A to nie to. Nie, no niestety. Ale wiesz co, ja do Wikipedii dopiszę to w przyszłym tygodniu. Będzie edytowane by KUF 8.8. Optymista. No to... Cicho, dam ci podpowiedź. A to na coś optymista, na jakiś temat. No, tu ładnie. Widzę, że znasz trochę po słownikach. Skakałeś ze strony na stronę. Na polski. To jest słownikowa definicja Konrada Mariańskiego. Nie, ale powiem ci, to robi się nudne, bo raz w miesiącu jest albo jak ja, albo moja definicja. No nie, bo ty jesteś ciekawym człowiekiem, tak nudne. Bym powiedział, że to osoba, której wydaje się, że zawsze zdąży. Że będzie... Tak! Tak? To jest złoto! To jest złoto! Patrz! Przypomnę, że zacząłeś od cycku. Orzełek! Zejdź z podium, orzełek, bo jesteś na czwartym. Graj Mazurek Dąbrowskiego! Teraz wchodzą prawdziwi sportowcy po medale. Mazurka graj, do hymnu wstawaj. Stuart odsuwa cię z podium. Nigdzie nie wstaj, siadaj. Zabieraj mikrofon z tego dziobaka swojego. Idioto. Tico optymista, czyli osoba, która zawsze się spóźnia, bo wierzy, że ma wystarczająco dużo czasu, żeby zdążyć. Zabrakło tylko jeszcze, żeby to był taki 101% Konrad Mariański, to zabrakło dopisku, że wymyśla jeszcze niestworzone historie rzeczy, które rzekomo zdarzyły się po prostu w tym czasie. Mi takie się zdarzają, no co mam ci powiedzieć. No, Ale bardzo ładnie. Cycków do odpowiedzi poprawnej. No, w repasażu wróciłeś do walki. Co zapaśnicy. Tak, w repasażach od tyłu, jak dojdzie do wielkiego finału, ten z którym przegrał, czy tam. Dokładnie tak. Także Julia, dziękujemy wam wszystkim, dziękujemy. Do mnie wysyłajcie nowe propozycje, bo ja skasowałem wszystko, co było w mojej skrzynce inne, bo tam już bardzo dziwne rzeczy przychodziło od jakichś dziwnych troli, botów i tym podobnych, więc trzeba było tam troszkę poczyścić. A teraz do gratulacji, ale wynik. Zarzekałem się. Tak. Myślę, że teraz ze mną. O, wielokrotnie. Wielokrotnie, że to już jest... Koniec. Koniec. Nigdy więcej. Nie wspomnimy, nie przytoczymy, nie przywołamy, nie będziemy karmić. A najgorsze, tego, że tam są dwie baby, tego Dark Webu, tak jest. Pierwsza z nich to kobieta petarda. Petarda. Paulina Smasz, Kurzajewska. Kurzajewska. O której już mówiliśmy, że nie będziemy wspominać dość. Druga to... Katarzyna Nast, o której też mówiliśmy, że nie będziemy wspominać po ostatnich... Przejściach, orgiach, małych tych... Rozgwiazdach. Po ataku elektoratu, gdzie po prostu uznaliśmy, że nie ma sensu bić się z tymi hydrami. Ale dołożyliśmy cegiełkę do tego wydarzenia, że te kobiety zostały zaproszone do... dużego programu Playera. Tak, i to jest na razie jeszcze nieoficjalna informacja, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tak będzie, gdyż wspomniane przez redaktora Mariańskiego panie mają znaleźć się w obsadzie wspaniałego programu survivalowego, jakim są Królowe Przetrwania sezon drugi. I tak jak redaktor Mariański zauważył, musimy posypać głowy popiołem i też musimy powiedzieć to słowo. A hatwu? Przepraszamy. Przepraszamy. I teraz jeszcze dwa słowa więcej na ten temat. Pierwsze słowo to jest takie, że pani Katarzyna nieraz opowiadała, jak to ją wymęczyła praca w korporacji, w telewizji, Warszawa, zgiełk, telewizja, szum. Bo ona też miała dużo do czynienia w pracy z telewizją, szum. Zaburzenia energetyczne. Jakaś tam depresja, zła stan aura. Rynkowy, zła aura, że teraz daleko jest od tego wszystkiego, nigdy nie wróci. Surprise. Zadzwonili. Okej, okay. Gdzie i o której? Jadę. Spakowana. A druga sprawa to będzie poszukiwanie. A tam będzie tyle poszukiwaczek w siebie, bo tam każda będzie poszukiwać. Nikt nie powie, nie stanie przed kamerą i nie powie, że przyjechał tu dla pieniędzy i dla podbicia Instagrama. Każdy wiedzie szukać. Ja się boję, że jak każda będzie szukać, to nie będzie co znajdywać. Mogą dojść do tych wniosków, że w pogoni za nieistniejącym duchem, w poszukiwaniach siebie. A to smutne, jak szukasz 3 tygodnie siebie i nie możesz znaleźć. Nie możesz znaleźć. Nie wiesz, kim
Chyba jesteś na końcu. Ale słuchajcie, tak będzie, bo jeszcze dwie dodatkowe postacie, nazwiska zostały przez redakcję portalu Pudelek przedstawione i to jest Eliza Trybała. No to pasuje jak ulał. Tutaj jakby ścieżka rozwoju kariery dość naturalna. Ona w panice co najwyżej będzie krzyczała Trybson. Tak, Trybson. I kto był czwarty? Ta, Bożenka z Planu. Agnieszka Kaczorowska. No tato, ona też jest zrobi. Ta spirytystyczna chyba, nie? Tak, ale to też jest ciekawe, bo ona jest taka trochę że dla niej ważne są takie rzeczy jak estetyka. Wpalą ją w te krzaki z tymi wężami, robalami, zobaczy, co to jest wietnamska czy filipińska estetyka. Jan Tamara Gonzalez jeszcze im dorzucił. O tak, niech im okadza Paulinka Smaszcz, która... Ona przecież te jej wszystkie występy internetowe, to było po to, żeby budować silne kobiety. Ja już o niej zapomniałem, szczerze powiedzieć. Już nawet nie pamiętam do końca, co ona tam robiła. Ale wiesz co? A jakby ci chopek jej dać? Co jej dać? Ci chopek tam jeszcze dorzucić? Kasiuńkę. No. Ale ktoś by kogoś na lijanie powiesił. No, survival, niech przetrwają najsilniejsi. Skorton miałby dużo do roboty w nocy. Ale powiem ci, że dzisiaj, co też jest śmieszne, bo pokazuje ten krótki czas życia internetowego, to jest szaber na cmentarzu instagramowym, że ktoś tą Smaszcz wykopał. A Marysia Schreiber jakby jeszcze tam dorzucić? Ona będzie, ale za wcześnie jest. Ona jeszcze ma kontrakty, ona ma walki. Ale jak się skończą kontrakty, jak się skończą walki, to ona tam będzie? Na pewno. A może będzie i w tej edycji, nie wiadomo. Może być. Nie wiadomo. Ale tak, za Kasię Nast to jest chichot losu. I ja tak pomyślałem, tak? Pokutę trzeba sobie wyprawić i my to po prostu obejrzymy, żebyście wy nie musieli. Tak, i wam zredagujemy wszystko co do joty. Ktoś musi wziąć na siebie. Te brzemię. Musimy, no naważyliśmy, to musimy wypić. Słuchajcie, ale nigdy, naprawdę, kurde, nigdy nie dajcie się nabrać Tak. na te przemowy instagramowe, tak. Że ja tu szukam siebie, że jadę do tego programu, żeby zwalczyć własne słabości. Wszystko, co oni wam wciskają, to jest właśnie dla takich momentów, tak dla jest. Tych telefonów, dla tych możliwości. Oni żyją po to, żeby doić z was i ewentualnie z telewizji pieniądze, wciskając nam wszystkim okrutne kity. Ale po to jesteśmy my. My jesteśmy po to, żeby to ładnie zdemaskować po drodze. Pamiętajcie, na największym, najczarniejszym oceanie nie rozbijecie się, jak będziecie poszukiwać latarni morskiej. Bulwaru Podlaskiego. Tak. My jesteśmy jak kompas Jacka. Mimo, że pracujemy na nizinach, to pamiętajcie, przez morze przeprowadzimy. Zawsze, zawsze. Jak latarnia. Faros. Z mojej strony serdeczne gratulacje dla pewnego wietnamskiego mężczyzny, który stwierdził, że standardowe doznania erotyczne, których doznajesz w samotności, to za mało. I ten pan postanowił, że pójdzie. To nie jest jeden most za daleko. On założył 7-milowe buty i poszedł tak daleko, że prawie zapłacił za to życiem, gdyż pan postanowił, że wzbogaci swoje doznania. To jest prawdziwa historia. Czekaj, nie wiem na razie, gdzie włożył. Dwie rzeczy. No. Zacznę od takiej, którą jeszcze jakoś można argumentować, no. Bo w jego dupie znalazła się limonka. Ale to, co znalazło... Ale pokrojona? Nie, w całości. Ale to, co weszło za limonką, jest już, ciężko to wybronić. Ja zazwyczaj łososia do limonki. Albo margaritę. Widzisz, on też poszedł w rybę. Załadował se bzada żywego węgorza. Ale elektrycznego? Węgorz miał 60 cm długości i 10 cm średnicy. Żebyście nie wyjmowali miarek, zrobiłem pomiar przed odcinkiem tak na dwa palce. Na dwa palce. 60 cm? 60 cm. Ale jak? Przecież on jest miękki. No ryba jest miękka, tak? No co, w kijki go obwiązał? Sznurkami dookoła? W sensie tymi patykami? I źle go związał, bo węgorz się zadomowił. Albo... Węgorz się zadomowił. Wiesz po co limonka? Po co? Przynętę sobie włożył. Żeby węgorz sam poszedł dalej. Dobrze, że nie robaka. Czerwonego. Nie, bo by chapnął za mocno. Słuchaj, węgorz... Nie wiem, jak w ogóle to się stało. No ja też nie wiem. Ale on tym węgorzem w zadzie przepchnął limonkę. Albo węgorz przepchnął limonkę i węgorz szedł tak daleko i przeżył, że zaczął zjadać jego organy wewnętrzne. I chłop trafił do szpitala z olbrzymim bólem brzucha.
Przez limonkę. Na prześwietleniu, no przez limonkę. Gdzie cytrusy w dupę? Rybę to jeszcze sobie potrafi pobrać. pH się pochrzaniło w organizmie. No tak się dzieje, no. No tak. Gdy biologii się nie zna. No oczywiście, trzeba czytać książkę. Na chemię trzeba chodzić. No trzeba. Trzeba pH skóry, pH limonki, no i tego z tym się nie miesza. Tak. Rzecz jasna. A węgorz chciał w środowisku wyrównać. I węgorz go zaczął żreć od środka. No i wyjęli tego węgarza? No nie wiem, jak się skończyła historia. Jakby... A limonka? Cała. Lekarz sobie wrzucił do Kuba Libre. Z mojej strony gratulacje. Si. Gratulacje, proszę pana, dla Deutsche Engabana. Zrozumiałem na początku, dwie rzeczy zrozumiałem. Na początku Deutsche, a później Deutsche i zastanawiałem się, Niemcy, czy znowu biusty, a okazuje się, że moda. Dolce, co zrobiła Dolce. Dolce and Gabbana? Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana wymyśliła perfumy dla psów o nazwie Fefe. Fifi. Fifi. Zostało nazwane tak na cześć psa założyciela Domenico Dolce. On miał psa Fefe. Okej, okay, na cześć. Na cześć psa. Myślałem, że pies był założycielem. Jakbym zaczął od tego w ciekawostkach, że pies do mody założył. Więc oczywiście, przecinki są ważne. Oczywiście już obrońcy praw zwierząt ruszyli. Że nie wolno? Po pierwsze, nie chodziło nawet o to, bo już zakładali, że tak nie może być, że nie mogli się wyłożyć na tym, że perfumy dla psów będą testowane na psach, bo to byłoby parodią samą w sobie. Ale więc testowali na szympansa. Ale chodzi o to, że pies, ty się znasz. Ja będę udawał eksperta, ty będziesz mnie tylko rewidował. Dolce. A teraz dobre pytanie. Tak. Czy małpa, tak, z racji, że jest do nas taka podobna, poci się pod pachami? Myślę, że tak. I śmierdzi jej spod paszki? Ale małpa tylko Giorgio Armani. Każda szanująca się małpa. Więc. No Armani, no Pudani! Obrońcy praw zwierząt, tak, powiedzieli, że pies, tak, teraz musisz podchodzić. Ma swoją godność. I zapach. Że nie powinno się psa psić innym psiem. To się zapachem, zgadza. Tak? Tak. Dobra, idziemy dalej. Flakonik ma kosztować jedynie 100 euro. Już wolę kwergi kałużą. Albo kocim szczochem. Bezalkoholowa, bo to ważne, tak, bez alkoholu są te perfumki. Mgiełka jest opakowana w elegancki, miętowo-zielony szklany flakonik, ozdobiony pozłacanym 24-karatowym złotym nadrukiem łapy z logo Dolce Gabbana. Tak. Jeszcze jest tak guzik zrobiony, że pies może podejść i się sam zaaplikować. Z mojej strony antygratulacje dla mieszkańców parafii, znaczy mieszkańców nie parafii, tylko mieszkańców Bytomia, Bytom Miechowice, no, a mianowicie w parafii Bożego Ciała po skardze dwóch mieszkańców, którym przeszkadzał hałas, dzwony umilkły po raz pierwszy od ponad 100 lat. A to jest plaga teraz. Bardzo dzwony? Dużo w Polsce jest skarg na kościelne dzwony i bardzo dużo dzwonów kościelnych milknie. No i antychryst kiedyś przyjdzie. Tak się skończy świat. A my się oburzamy, no, tamtą szopką transseksualną w Paryżu, co była na otwarciu. A my ale sami sobie. Ale o dzwony nikt nie walczy. Sami na siebie plujemy. I uwaga, skargi dwóch mieszkańców... Dwóch mieszkańców zamknęło całą parafię. We wrześniu 2023 na ich skargi przeprowadzono pomiar emisji hałasu i okazało się, że przekracza o 8,6 decybela. O nie, Marcie, oni już mierzyli sami. Ja znam, ja jestem na grupie Warszawa za ciszę. Tam są ludzie, co mają decylomierze i mierzą? Chodzą. Tak, o, wszystko mierzą. Więc okazało się, że można generalnie te dzwony lekko ściszyć. Na zasadzie, że możesz dać mniejsze obroty. Byłeś ministrantem, to wiesz, jak się dzwony odpala. Nigdy nie basowałem zabawy dzwonem. Więc można by było zwolnić, ale proboszcz wymyślił, bo to jest jakby proboszcza pomysł, żeby dzwony zamilkły i pokazać, że... Pustkę, ciszę, zmianę i to, jak Kościół jest atakowany przez dwóch sąsiadów. Marian, nie zapominajmy, że w tym tygodniu w naszej parafii zbieramy na nowe elektryczne dzwony, co łaska na tace. 2 lata będą zbierać. Bardziej ciche, tańsze. O! A ja ci mówiłem? Nie. Bo u mnie, u mnie organy wymieniają w kościele weczciannym. Weczciannym? Te historyczne? Weczciannym. Jest teraz dyskusja, tak, na temat wymiany organów kościelnych. Tak. Bardzo stare, 100, 200, może nawet 1000 lat.
Generalnie jedne ze starszych... Historia jest od razu w huk wiarygodna. No stare po prostu. Tak. No nie byłem, jak je tłuczyli. No dziwne, dziwne, że był. I teraz tak. Są dwie opcje. Mm-hmm. Proboszcz przedstawił opcję numer jeden, tak. Aby naprawić te dzwony i to by kosztowało... Organy. Powiedziałem znowu dzwony. Tak. Organy! Żeby naprawić organy. Tak. Ale to będzie kosztowało ponad 100 tysięcy złotych. Naprawa. A, no jak widz tworzy się sam... Mikołaniu w przerwach te dziurki dłubał. No. Jest to opcja B, tak. Żeby zakupić świeżynki z lat 60. DJ-kę. Nie szukamy organisty, szukamy DJ-a. Czekaj, bo wchodzimy teraz do samego miąższu. No. Z lat 60. Od Niemca. O. I teraz tak. Po prostu słońce schowało się. Ale czytanie. Wiesz, że one tylko skutera grają. Tej niedzieli. I Bacha trochę. I trochę Bacha. Schowało się tej niedzieli słońce na czcianym, bo ludzie powiedzieli tak. Niemiec dla Polaka na pewno by dobrych nie sprzedał. Nie. A trzeba nie dojrze... Pewnie topione. Nie dojrze dać tam chyba koło 200. Tysięcy? Tak. No. To jeszcze będzie trzeba je pewnie naprawić. Za 100. Bo od Niemca. Topione, no mówiłem. A naszym co brakuje? Grają? I jest dyskusja. Przecież wieś się na pół podzieli. Jaką pół? Wyniesie tego proboszcza. Już swastyki są na plebanii malowane pewnie. Po cichu. Niemiecki biskup to już będzie, jak będzie chodził teraz po kolędzie, to ludzie będą mu marki do koperty wkładać na kolędę. Te, co pozostawały jeszcze. Zostały w kredencie. Ze szparagu. Pięknie mi się to podoba. Z mojej strony serdeczne i to naprawdę szczere antygratulacje. Obrzydliwe rzeczy ludzie robią. A propos donosicieli. No, brzydkich, paskudnych. Brzydkich, paskudnych to antygratulacje dla mieszkańców Wrześni w województwie wielkopolskim, którzy to składali donosy do lokalnego sanepidu na dzieci sprzedające lemoniadę. To jest kolejna plaga, gdzie dzieciaki chcą sobie trochę zarobić latem, bo już słyszałem nieraz o tym. Sprzedają, jest albo telefon na Straż Miejską. Tak, był przykład podany chyba dalej z Gliwic, że ileś razy ludzie dzwonili, żeby przyszła Straż Miejska i ich zabrała. Tak, że dzieci, bo bez pozwoleń sprzedają. Bez pozwoleń sprzedają. Ale patrz, ale to nie dzwoni przecież, bo mówi się, że młode pokolenie, nieraz tutaj pluliśmy, ale jakby zasłużenie za konkretną sytuację. Nieraz się mówi, że teraz ta młodzież... A to dziady dzwonią. A dziady teraz? Dziady. Albo, nie daj Boże, nasi rówieśnicy. O Boże, żeby nie. Oby nie. Patrz, jak w ogóle coś, co było kiedyś normalne, sami zakłamują obecną rzeczywistość. Jakby zapomnieli, jak działo się naście, dziesiąt lat temu i było fajnie. Dzieciak mógł sobie dorobić. Trochę cukru, przecież to trochę są grosze. Wody. Grosiaczki są. Ale wiesz, uczy się jakiejś chęci pracy, przedsiębiorczości, kurde, wyjdzie, zarobi parę Musisz sobie złotych. Własną małą księgowość zrobić. No ile tak. zapłaciłem Podzielić za cytrynkę, później. Za tak miętkę. Jest. Najlepsza lekcja matematyki. Super. W ogóle jaką można I mieć. I gnoją, bo prywaciarz to zło. Tak, bo prywaciarz. Bo prywaciarz to zło. A jeszcze wiesz, ale przyszła no. piękna odpowiedź sanepidu. Dobrze. Według wytycznych dotyczących wykonania niektórych przepisów rozporządzenia w sprawie higieny środków spożywczych numer 852/2004/WE, działania takie jak sporadyczna obróbka, przygotowywanie, przechowywanie i podawanie żywności przez osoby prywatne podczas wydarzeń w rodzaju kiermaszy kościelnych, szkolnych lub wiejskich nie są objęte zakresem rozporządzenia. Także no, sanepid powiedział, można? Że nie będzie interweniował i niech sobie dzieci lemoniadkę sprzedają. Można dać ciała w szpitalu? Można. Można. Na onkologii. Podawać żarcie z podłogi. No trudno. Nie wszystko można kontrolować. Ale czasami można jednak z twarzą wyjść z tej sytuacji. Więc plusik i gratulacje dla sanepidu, ale antygratulacje i olbrzymie hok. Dla dziady. Dla dziadów. Dla dziadów donosicieli. Paskudne to jest. Paskudne. Ale to jeszcze nie wiem. To jeszcze jest chyba z komuny jakiś. Mówię ci, co chodzi o prywaciarza. O prywaciarza. Prywaciarza. Prywaciarz albo ktoś skrzywdzony narodu. Przez prywaciarza pewnie. Był. Albo ktoś sraki po lemoniadzie kiedyś dostał. Tak też może być. No. A może ten Wietnamczyk z limonką? Może przystali o Wietnamczyku i stwierdzi, o nie Halinko, my tego pić nie będziemy. Dzisiaj limonkę, jutro węgorz. Tak się dzieje z tą zarazą. Z mojej strony gratulacje dla Sławka Mensena.
O! Sławo, sławo, sławo mi. Sławek zakończył cykl piwa z Mencenem po całej Polsce. Podobno duży sukces. Wiele ludzi przychodziło na to. Jednak musimy pamiętać, że Sławomir Mencen tak. jest już nie tylko śmieszkiem z internetu. Nie, on jest właścicielem. Spółki giełdowej. Tak. A spółka giełdowa to jest odpowiedzialność już nie tylko przed tobą i żoną, na którą są przypisane akcje, żeby ciebie skarbówka nie dopadła w gorszej chwili, bądź dzieci, ale przed akcjonariuszami. Zgadza się. I spółka opublikowała wyniki finansowe. Przychody zmniejszyły się rok do roku o 20%, a zyski o 75%. A tak ruszył sobie. Akcje XDDDDD do dołu zanurkowały. I Sławek poczuł, że to jest ten moment, gdy musi wyjść i przemówić do narodu. Odchrząknąć do mikrofonu albo odchrząknąć obok mikrofonu i powiedzieć do mikrofonu, co się dzieje, czemu tak się wydarzyło, jaki ma plan naprawczy. Jego planem naprawczym jest to, że musi nagrywać więcej filmików na YouTube'a. To nie jest kipa Freeza, żeby w ten sposób akcję ratować. Jak zacytuję, skupiłem się na sprawach politycznych oraz związanych z ofertą publiczną i debiutem giełdowym. Zdecydowanie muszę wrócić do nagrywania filmów podatkowych serii Mencen o podatkach. No pewnie, no typowy poseł na Sejm. Zostawmy ten baruch na wiejskie. Niech ja się teraz, dzieje. Ja się skupię teraz na filmikach na TikToka. Powiedział, że problemem jest też to, że... A czym się zajmuje ta spółka? To jest kancelaria? Doradztwo podatkowe. Doradztwo, okej. Powiedział, że problem jest w tym, że nowy rząd nic nie robi i się podatki nie zmieniają. A jak podatki się nie zmieniają, to doradca podatkowy nie ma nic do roboty. Przepraszam, dopiero w zeszłym tygodniu przedstawiliśmy szereg proponowanych zmian podatkowych. Ale jeszcze nie weszły w życie. No ale to już można debatować na ten temat. Powiedział, że opieszało się z problemem tego, że nic się nie zmienia, bo nie potrzebują przez to doradcy. Drugim problemem jest to, że nie nagrywa swoich, znaczy to jest główny problem, nie nagrywa swoich filmów. Ludzie się nie interesują. Wyobraź sobie, że jesteś akcjonariuszem, idziesz do doradcy inwestycyjnego, żeby ci powiedział, gdzie wyparowało twoje 50 tysięcy, które tak dynamicznie dopiero co rosło. Dziwna sprawa. Dziwna sprawa, wie pan? Bo ten szef... Musimy wejść na kanał. Ten pan Sławek, on za mało filmików nagrywa i przez to tak. spółka traci na wartości. No, oby tam był lock-up dwuletni. Ale zostawmy w portfelu emerytalnym. Tak. Bo może pan Sławek jeszcze przed kamerą wystąpi. Proszę pana, dzisiaj jest spadki, ale to jest jak McDonald's. To będzie rosło systematycznie. Wróci, może jak Intel. Może do lat chwały. No, ale tak jak mówisz, idziesz po prostu do tego swojego doradcy i on musi coś wymyślić, musi ci poważnie przedstawić sytuację. Tak. I on musi mieć pozwolenie na to, on musi mieć egzaminy zdane, papiery, licencje musi posiadać, żeby ci wytłumaczyć, że słabo i nagrywa za mało filmików na TikToku i dlatego spółka się jebie na łeb na szyję. Powodzenia! A doradztwo podatkowe to nie jest jakiś lody koral? Nie, nie, to jest poważna spółka rzekomo, dlatego się XDD nazywa. O mój Boże, z mojej strony serdeczne antygratulacje dla pewnego młodego mężczyzny pod Bydgoszczą, który miał dość, znasz taki termin road rage? Nie. Nie, no to jest taki przejaw agresji drogowej. O. I on pasuje. Miał taki przejaw i był dość nietypowy, bo jak opisuje świadek, na trasie ekspresowej S5 pod Bydgoszczą pasażer auta jadącego z dużą prędkością zaczął wystawiać ręce za okno i rzucał się. Kierowca jadący za nim postanowił wyprzedzić to auto i zatrąbić, aby zwrócić uwagę, że to nieodpowiednie zachowanie. Po chwili pojazd wyprzedził go, w pewnym momencie zwolnił, a z okna za kierowcą wychylił się młody człowiek i zaczął sikać, celując w jego auto. Ale jadąc, czy jak... Jest foto, jak typ tak wystaje. Ale na przednim fotelu, czy na tylnym? Na tylnym, no nie kierowca. No. No, bo gdyby otworzyli wszystkie szyby i ten z przodu by sikał, to leciałby na tego z tyłu. Z tyłu, no wiadomo. Po złości. Po złości. Po złości. Ale. A co, strząknął za niego, podjechał? Ten kierowca obok? Dzędzela go. Wiesz, co sobie, wiesz, dlaczego to są antygratulacje? Bo nie można szczać w miejscach publicznych na wierzchu. Numer od tego możemy wyjść. A po drugie... Negrz, no, zboczeniec. Nie taka duża. Jak musisz cały wychylić się przez okno, żeby ciurkać na tego, co jedzie za to, to nie ma się czym chwalić. Ten Francuzina, co skakał o tyczce w Paryżu, przecież jak ty byś jechał równolegle do niego, to on by ci chuka wymieszał z drugiego samochodu. Do Francuziny może wrócimy. No, a jakbyś go dwa razy klepnął, to by ci trójkę wrzucił.
Słuchaj, musimy powiedzieć, musimy złożyć te gratulacje, bo świat się ich domagał, a bohaterowie tychże gratulacji, a tak naprawdę antygratulacji, no sami wepchnęli się nam na talerz. Mam dwie opcje, A czy B? To zgadnij, proszę. No to, kurde, zaimek mnie zgubił, bo byłem pewny, że mówisz o Stanowskim, ale... Nope. Czyli o Królowych Przetrwania? Nope. A to nie wiem. O, to cię zaskoczy. Znaczy nie zaskoczy cię, bo oczywiście, że znasz tą historię. Serdeczne antygratulacje dla trójki sędziowskiej, która zabawiła się w Lublinie. Panowie sędziowie z naszej ekstraklasy, a też sędziowie międzynarodowi, bo jeden z nich miał sędziować spotkanie w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, tak zabalowali, że... wydmuchali 1,5 promila w górę, w zależności od tego, kto dmuchał. No i tak zabalowali, że z tym promilem, z kawałkiem we krwi, postanowili ukraść znak drogowy, z którym paradowali po Lublinie. Na razie panowie zostali zawieszeni przez PZPN na 90 dni, ale ja mam nadzieję, że ich odwieszą, bo nie ma większej kary niż powrót na polskie boiska po tym wybryku. Nie. Jak ktoś się interesuje rodzimą piłką nożną, to wie, że sędzia no nigdy nie jest bohaterem na trybunach, albo może być bohaterem przyśpiewek ewentualnie. Ale to, co się wydarzy... Zawieszenie nie byłoby najgorszą karą. Najgorszą karą by było wysłanie do okręgówki na 3 miesiące. A ja bym im dał same największe stadiony w Polsce. Przez 3 miesiące niech ich pałuje po 30 tysięcy osób z trybun. Ale słyszałem, że tam miała miejsce klasyczna podpiska. Tak? Koledzy z branży. Co ty mówisz? Tak, podobno Liskiewicz powiedział. O, czyli Liskiewicz dzwonił. Że była podpiska i że właśnie nie powiedzą kto, ale też mają na oku tych sędziów, którzy to zrobili, że to jest niekoleżeńskie. No, jak to ręka rękę myje, tak? Ale nie w tym przypadku. Zdarzało mi się... Ale sędzia Frankowski, bo z niego już zdjęli kropeczkę po pierwszej literze nazwiska, bo on przemówił, no i powiedział, że chciał tylko sprostować, że oczywiście zachowanie haniebne nigdy nie powinno mieć miejsca, ale on zauważył, że panowie nie byli agresywni, że jak przyjechała policja, to dobrowolnie. Ja już słyszę te przyśpiewki. Pijaki, zostawcie w pokoju znaki. W spokoju znaki. O Boże. I to już wszystko na dziś. Dziś to już wszystko. Minął nam wspaniale ten tydzień, wspaniale minął nam odcinek. Po drodze zdążyliśmy odwiedzić Supraśl, gdzie byliśmy jurorami na światowych mistrzostwach wypiekania babki. Byliśmy. I kiszki ziemniaczanej. Możecie nadrobić, jeżeli ktoś nie widział. Tak, nadrabiajcie, oglądajcie, bo jest naprawdę super materiał. No był trochę problem z dźwiękiem, ale posadzili nas przy wielgaśnych kolumnach, z których płynęła muzyka sztucznej inteligencji o kiszkach i babkach ziemniaczanych, ale dziękujemy za gościnę przy okazji. Jeśli ktoś z organizatorów słucha bądź ogląda, to było niesamowite doświadczenie. I tu jest piękna ciekawostka, słuchajcie, wspaniała ciekawostka. Byli ludzie, była para, małżeństwo, które przyjechało na ten event 200 kilometrów w jedną stronę po to, żeby przybić nam piątkę. Nawet nie zrobi zdjęcia. Nie, nawet nie chcieli zdjęcia. Oni naprawdę fizycznie chcieli przybić piątkę i to było niesamowite i mam nadzieję, że będziemy mieli częściej okazję spotykać się na żywo. Jak będziemy coś robili, to oczywiście będziemy was informować. Dzięki za dziś. Było jak zawsze fajnie, sympatycznie. Pamiętajcie, że Atlantyckie? Tic optymista to wcale nie jestem ja. Ciao, wszystkiego dobrego. Pa, 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 pa.